tupanie nogą, skubanie paznokci. Po tym łatwo można było wyczuć nerwową atmosferę, jaka panowała w sali gimnastycznej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy. Nic dziwnego, w końcu przyszedł czas na zmierzenie się z egzaminem dojrzałości, jednym z ważniejszych w życiu każdego ucznia. Na początek maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. W tym roku tematami do wyboru na poziomie podstawowym były: opisać rolę autorytetów w społeczeństwie na podstawie przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz treści patriotyczne w noweli Gloria Victis Elizy Orzeszkowej i Mazowszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie podstawowym mieli 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180. Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane. Sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Kolejnym egzaminem, z którym zmierzą się tegoroczni maturzyści, będzie sprawdzian wiedzy z matematyki, która od 2010 roku jest obowiązkowa dla wszystkich zdających maturę.